Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić na temat szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Rozważamy kazanie na górze od jakiegoś czasu i ostatnio mówiliśmy o tym, że bardzo ważne jest właściwe podejście do wielu spraw, na przykład do takich pobożnych praktyk jak jałmużna, modlitwa czy post. Ale Chrystus nie ogranicza się do nauczania na ten temat, zwraca też uwagę na wagę właściwego podejścia do dóbr materialnych, do tego, co jest nam potrzebne do życia, ale co może stać się dla nas pewnym zagrożeniem, jeśli stanie się naszym priorytetem, jeśli przesłoni nam miłość Bożą. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, od 19 do 34 wersetu. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam Wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec Wasz Niebieski żywi je. Czyż Wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z Was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam Wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej Was, o mało wierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Ktoś może powiedzieć, że jest to radykalne nauczanie Chrystusa, ale faktycznie całe kazanie na górze jest, można powiedzieć, takie radykalne. Niemniej jednak trzeba patrzeć na te wszystkie nauki, które tu znajdujemy, w świetle całego Nowego Testamentu, żeby czasami opacznie tego nie zrozumieć. Zacznijmy od tego, że Pan Jezus nie zaleca gromadzić sobie skarbów na ziemi. Dlaczego? Ponieważ nie są one tutaj bezpieczne. Nie są taką inwestycją najpewniejszą. Mogą bardzo łatwo przepaść. Sami wiemy dobrze, jak to było, kiedy nastąpił przełom ustrojowy w naszym kraju i szereg osób wzięło kredyty, a ówczesny minister Balcerowicz zmienił pewne stawki i niektórzy ludzie tak się załamali, bo po prostu sytuacja finansowa tak się bardzo zmieniła, że po prostu popadli w ogromne wręcz kłopoty finansowe. Ja znałem stolarza, który po prostu był tak pewien, że jego inwestycja się powiedzie, a tutaj wręcz z dnia na dzień wszystko się zmieniło i ten człowiek był zupełnie załamany. Były przypadki nawet samobójstw. Znane są przypadki krachów na giełdzie i tak dalej. Wiele by można wymieniać. Dlatego pewnym zabezpieczeniem tutaj na ziemi nie są skarby ziemskie. I nie powinniśmy dać się ponieść tej fali materializmu, konsumpcjonizmu, która jest dotarła do naszego kraju z zachodu. I nie powinniśmy dać sobie wmówić, że bezpośrednio nasze życie jest zależne od dóbr materialnych.
bezpośrednio nasze życie jest zależne od Boga i tylko i wyłącznie od Boga. Natomiast tylko pośrednio jest zależne od dóbr materialnych. A dobrami materialnymi wszystkimi zarządza sam Bóg. Pańska jest ziemia i jej mieszkańcy. Wszystko, co ją napełnia, jak mówi Psalm 24. Więc pamiętajmy, że by gromadzić skarby w niebie, gdzie są całkowicie bezpieczne, gdzie inwestycja nie przepadnie. Dlaczego to jest takie ważne? Bo gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Człowiek przywiązuje się sercem do tego, co najbardziej ceni. Jest pewne niebezpieczeństwo, o którym mówi list do Kolosan, 3 rozdział, werset 5, gdzie mówi, że chciwość jest bałwochwalstwem. Jest niebezpieczeństwo popadnięcia w chciwość, zachłanność. I jest to studnia bez dna. Jest to pragnienie, którego nie da się nigdy zaspokoić. Gdy kupujemy nowy komputer czy nowy samochód, już wtedy firmy wytwarzają dużo lepszy produkt. Kiedy my kupujemy w sklepie, to już nowy produkt wychodzi. I dzisiejsza globalizacja, dzisiejsza działalność korporacji polega na tym, żeby co rusz wypuszczać nowe, doskonalsze produkty, żeby ten interes się kręcił. Więc tak naprawdę sercem nie lgnijmy do tego, bo to nam ucieknie. Na tym nie możemy polegać. Księga Przypowieści, 3 rozdział, 4 i 5 werset, zawiera bardzo pouczające stwierdzenie, które powinno nas czegoś nauczyć. Przypowieści, 3 rozdział, 4 i 5 werset. Nie trudź się, aby zdobyć bogactwo. Zaniechaj takiej mądrości. Gdy na nie skierujesz swój wzrok, znika, bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu. To jest rzecz ulotna. To jest rzecz zmienna, rzecz niepewna. I chciwość nigdy nie zostanie w pełni zaspokojona. Zawsze jest coś nowego, o co by można zabiegać. To nie jest głód, który by można zaspokoić. Zrównoważona postawa jest taka, jak w Księdze Przypowieści, 30 rozdział od 7 do 9 wersetu. Przypowieści 30 rozdział od 7 do 9 wersetu. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan, albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. To jest właśnie zrównoważone podejście do dóbr materialnych. To, żeby Bóg zaspokajał nasze realne potrzeby, a nie zachcianki. Zachcianek możemy mieć wiele. Dzisiejszy system handlowy jest nastawiony na rozbudzanie chciwości, pragnień. Wszyscy dostajemy pocztą bardzo wiele ulotek, prawda, z różnymi reklamami produktów. Niekiedy to może być pożyteczne, bo rzeczywiście coś warto czasami kupić. Ale niejednokrotnie te wszystkie reklamy i w telewizji, i za pośrednictwem innych mediów wzbudzają fałszywe poczucie braku. Braku, którego nie ma. I sztuką jest zadowolenie się tym, co mamy, bo inaczej nasze serce będzie lgnęło do czegoś innego. Apostoł Paweł napisał, że prawdziwa pobożność jest wtedy użyteczna, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. 1 list do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 6. Możemy powtórzyć za Hiobem. Nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Także musimy pamiętać, że niczego nie przynieśliśmy na ten świat i niczego z niego nie wyniesiemy. I musimy strzec naszych serc, żeby one nie przylgnęły do czegokolwiek poza naszym Bogiem. Psalm 62 ostrzega w wersecie 11. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. To jest bardzo ważne. Same dobra materialne, same w sobie nie muszą być pułapką. Natomiast pułapką jest umiłowanie ich. Zilustruję to pewnym przykładem. Do pewnego bogatego człowieka przyszedł jego znajomy
wiedział, że to jest człowiek skąpy, kochający dobra materialne i powiedział mu, czy mógłby pan spojrzeć przez okno? A mówi tak, co pan widzi? No widzę ludzi, no, mężczyzn, kobiety, starsze osoby, dzieci bawiące się. Dobrze, to niech pan teraz spojrzy w lustro. Co pan widzi? No widzę siebie. Powiem panu jedną rzecz. Wystarczy szybę pokryć niewielką ilością srebra, żeby człowiek przestał widzieć innych ludzi, a widział tylko siebie. I taka jest prawda. Wystarczy nasze życie przykryć zbyt wielką ilością dóbr materialnych albo przygnąć do nich sercem, że przestaniemy widzieć Boga przede wszystkim, ale też drugiego człowieka. Także, gdzie jest skarb, tam jest serce nasze. Co jest naszym skarbem? Co najbardziej cenimy? Co jest dla nas drogie? A jak możemy gromadzić te skarby w niebie? Apostoł Paweł ciekawie to wyjaśnił w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale od 17 do 19, pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział od 17 do 19 wersetu. Mówi tak, bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Gromadzić skarby w niebie możemy w ten sposób, że będziemy bogaci w dobre uczynki. Że będziemy hojni dla innych. Jeśli możemy się czymś podzielić z bliźnim, dzielmy się chętnie. Nie bądźmy tacy wyliczeni, tacy obliczeni i tacy oschli w podejściu do bliźniego. Chętnie dzielmy się z innymi. Niech twoje serce będzie ochocze, mówi piąta księga Mojżeszowa, gdy się dzieli z bliźnim. Więc radosnego dawcę Bóg miłuje, prawda? Więc w ten sposób gromadzimy sobie skarb w niebie. Jeśli bogacimy się w dobre uczynki, jeśli jesteśmy, jak mówi Ewangelia Łukasza, bogaci w Bogu i też bogaci jesteśmy w szlachetne uczynki, które są błogosławieństwem dla innych, to i korzystamy z tej nieprawej mamony, jak jest nazwana w Ewangelii Łukasza, w ten sposób, że pozyskujemy sobie za pośrednictwem jej przyjaciół, czyli wspieramy tych, którzy są w potrzebie, którzy gdy znajdziemy się w niebie, powiedzą, tak, to jest ten człowiek, który mi pomagał. To właśnie jest to gromadzenie skarbu w niebie. Ale wrócimy jeszcze do tematu dóbr materialnych. Na razie przejdźmy do tajemniczego dość fragmentu dotyczącego oka. Czytamy tutaj, że światłem ciała jest oko. Różnie można rozumieć to, o co tu chodzi, ale w moim przekonaniu, na ile to rozumiem, jest to sposób, w jaki patrzymy na świat. Jak funkcjonuje nasz umysł, nasz sposób rozumowania, nasze sumienie. Jak postrzegamy świat. Jeżeli mamy szczere oko, jak mówią niektóre przekłady w tym miejscu, jeżeli patrzymy w sposób Boży na świat, ukształtowany na podstawie Słowa Bożego, kierowany Duchem Świętym, taki, gdzie priorytetem są Boże sprawy, gdzie to, co się Bogu podoba, nam się podoba i tak oceniamy rzeczywistość, a co Boga gniewa, co mu się nie podoba, nam się też nie podoba. Jeśli mamy takie właśnie pełne Bożego światła spojrzenie na świat, to i nasze życie, nasze ciało, nasza osobowość i wokół nas jest światło. Jeśli natomiast patrzymy w sposób zabrudzony, skażony mentalnością tego świata, jego priorytetami, jego celami, jego myślami, a o to nie trudno, drodzy. Dzisiaj media są bardzo nachalne i wszechogarniające. I też nasz grzech, jeśli nie będziemy go umartwiać Duchem Świętym, on może jak taki chwast rozplenić się. To wtedy będziemy chodzić w ciemności. I to dotyczy także chrześcijan. To może się stać z nami. Mamy to szczere oko, patrzymy w sposób światły, Boży, na świat, na otoczenie, na cele, na inne rzeczy. Ostatnio mówiliśmy o poście, prawda? Dobry post, jaki chciałbym nas zachęcić, to jeden dzień bez internetu chociażby. Jeden dzień bez telewizora. Jeden dzień bez grającej ciągle muzyki w domu, czy włączonego jakiegoś radia. Żeby wyciszyć się.
Wyczytałem wczoraj, że Benedykt XVI powiedział, że ta krzątanina w dużych miastach, ta ciągła aktywność oddala ludzi od Boga, nie słyszą Bożego głosu. Bardzo słusznie powiedział. Bardzo słusznie powiedział. Czyli on, wiadomo, tam dołożył jeszcze wątki maryjne, ale jest to prawdą. Jest to prawdą. Bądźmy prości. Czasami słucham ludzi wierzących, jak za wiele mówią, jak skomplikowane jest ich myślenie, jak się gubią w niektórych sprawach. Uprośćmy swój sposób myślenia, uprośćmy sposób postępowania, sposób życia na biblijny. Niech Boży głos będzie dla nas bardzo zrozumiały, niech przemawia do nas jasno, bo my możemy sobie wszystko zaplątać i wtedy będziemy w ciemności. I to dotyczy również patrzenia na dobra materialne. To wiąże się też z lojalnością. Następny werset mówi, że mamy Boga miłować niezłomnie. W tamtych czasach niemożliwe było w pierwszym wieku, żeby ktoś był niewolnikiem u dwóch panów jednocześnie. To było nieprawdopodobne, bo jego praca była cały dzień. I musiał być do dyspozycji, musiał być 100% dyspozycyjny, nawet nie tak jak dzisiaj pracownicy. Bo dzisiaj takie niewolnictwo, można powiedzieć, też już coraz bardziej jest widoczne. I to w świecie zachodzi. I musiał być lojalny wobec jednego Pana i tylko Jemu służyć. I tak samo my musimy być lojalni tylko wobec Boga, a nie na przykład wobec mamony. Mamona jest to określenie pieniędzy, które Pan Jezus nazwał też niesprawiedliwą mamoną z tego względu, że często ze zdobywaniem pieniędzy łączyła się jakaś nieuczciwość, na przykład w handlu. Czytamy dużo u proroków o dwojakich odważnikach i tak dalej. Także jest to bardzo ważna sprawa, żeby służyć jednemu Panu. Owszem, musimy zdobywać środki do życia. Musimy pracować. Ale w tym wszystkim, kto jest naszym Panem? Jeżeli na pierwszym miejscu w naszym życiu są pieniądze, to znaczy, że gdzieś już zboczyliśmy. I apostoł Paweł ostrzega, że jeśli umiłujemy pieniądze, pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, to możemy popaść w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, a nawet niektórzy, ulegając miłości pieniędzy, zboczyli z drogi wiary, jak czytamy, i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 9 i 10 werset. Więc właściwy stosunek do tych dóbr. I Pan Jezus zachęca: nie troszcie się. Co to znaczy, nie dbajcie? Nie. Użyte tu greckie słowo znaczy: nie zamartwiajcie się. Nie martwcie się przesadnie. Chodzi o to, żeby... Tu nie chodzi o dbałość. Pan Jezus nie jest przeciwko dbałości o rodzinę. Sami wiemy, jak ostro wystąpił przeciwko faryzeuszom i uczonym w piśmie, którzy pozwalali na to, że ktoś zarezerwował swoje dobra materialne na świątynię i już był zwolniony od wspierania rodziców. Pan Jezus był za wspieraniem rodziny, również starszych rodziców, ale był przeciwny zamartwianiu się. Mówi, że tak czynią poganie, bo poganie nie mają Boga. Poganie, kiedy Pan Jezus wymienia tu pogan, to dla jego słuchaczy było oczywiste: ludzie bez wiary. Więc Pan Jezus niejako mówi: ci, którzy zamartwiają się dobrami materialnymi, są jak ludzie bez wiary. Kiedy mówi właśnie do wierzących, małowierni, do swoich uczniów, to znaczy małej wiary. Człowiek prawdziwej, biblijnej wiary ufa Bogu, że On jest tym, który zaopatruje, że On się zatroszczy o niego i jego rodzinę. I nie powinien się zamartwiać z wyprzedzeniem, czy będzie miał, powiedzmy, za rok co jeść, co pić i tak dalej. Dlaczego? Bo Ojciec Niebieski żywi nawet ptaki, które nie sieją, nie żną, nie zbierają do spichlerzy. I Pan Jezus pyta: czy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Jak to rozumieć? Czy Pan Jezus tu zniechęca rolników do siania, do żęcia, do zbierania do spichlerzy? Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że dla Boga jesteśmy znacznie ważniejsi niż ptaki, a przecież nawet
jeden wróbel nie upada na ziemię bez jego wiedzy. My powinniśmy wierzyć w Boga suwerennego, wszechmogącego, którego uwagi nic nie uchodzi, który ma pełną kontrolę nad naszym życiem i który się interesuje każdym z nas z osobna. Interesuje się nami jako całością, jako Kościołem Jezusa Chrystusa, ale interesuje się też każdym z nas, każdą rodziną chrześcijańską, każdą jednostką. I On zaopatruje. Nie możemy przecież nawet sprawić, że urośniemy o ileś tam centymetrów, Pan Jezus mówi, prawda? Nie możemy tego sprawić o własnych siłach. Jeśli chodzi o odzienie, również lilie polne nie pracują i nie przędą. A Salomon nie był tak pięknie przyodziany. Jak to rozumieć? Przecież miał wspaniałe stroje. Ale on miał stroje, które trzeba było ludzkim staraniem wytworzyć. Trzeba było prać, trzeba się było o nie starać. A Bóg w sposób, w swojej wielkiej mądrości, cudownym artyzmie stworzył piękne te kwiaty i je przyodział. Tak jak mu się podobało. I tam nie trzeba było niczego prać, tam nie trzeba było niczego zszywać. To wszystko jest doskonałym dziełem Bożym. Ale te lilie polne były wrzucane do pieca i Pan Jezus mówi, czy nie bardziej się o was troszczy Bóg, ludzie małej wiary? Więc zachęca, żeby się nie zamartwiać, nie martwić, czy będziemy jeść, pić, co będzie, czy będziemy mieli ubranie. Dlaczego to jest takie ważne i jak to rozumieć? Na pewno nie znaczy to, że nie można planować, że nie można na przykład podejmować jakichś inwestycji. W drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, werset 14, apostoł Paweł w drugiej części mówi tego wersetu, bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Więc nie jest niczym złym, że rodzice na przykład założą dzieciom książeczkę, tak, mieszkaniową czy jakoś oszczędnościową i będą odkładać dla nich pieniądze. Pan Jezus by tego nie potępił. Przez swego ukochanego apostoła to powiedział. Dalej, nie jest nic złego w dbałości rodziny. Pierwszy list do Tymoteusza 5:8 wyjaśnia. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, werset 8. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. A zatem taka dbałość, taka szczera uwaga, troska o najbliższych, żeby im nic nie brakowało i uczciwa praca na ich utrzymanie jest jak najbardziej wskazana. Drugi list do Tesaloniczan, 3 rozdział, werset 10 porusza sprawę chrześcijan, którzy tak się zainteresowali eschatologią, powtórnym przyjściem Chrystusa, czasami ostatecznymi, że przestali pracować, a zajmowali się niepotrzebnymi rzeczami. I apostoł Paweł mówi, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Więc Pan Jezus nie ma tu na myśli, podając te przykłady, że nie mamy pracować, nic nie mamy robić i wszystko będzie nam samo przychodziło. Ale ma na myśli to, że powinniśmy powierzyć nasze rodziny, nasze sprawy Bogu, ufać Mu, pracować, starać się o to, co potrzebne, stawiając jednak na pierwszym miejscu Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. I tu zwróćmy uwagę na werset 33. To jest bardzo ważny werset 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Co to jest Królestwo Boże? Najprościej mówiąc, jest to panowanie Boga, które zrealizuje się w całej pełni po powrocie Jezusa Chrystusa, kiedy Chrystus zniszczy wszelką władzę i wszelką moc przeciwną Bogu, wtrąci szatana i demony do piekła, wtrąci wszystkich bezbożnych do piekła i wywyższy ludzi zbawionych. I wtedy odda władzę królewską Bogu Ojcu, wtedy zginie również sama śmierć, już jako ten ostatni wróg i wtedy Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Bóg Ojciec przejdzie do bezpośredniego królowania. Chrystus przekaże mu władzę królewską. Księga Daniela, 2 rozdział, werset 44 mówi, że to królestwo to jest rzeczywiste panowanie. Bo czasami niektórzy chrześcijanie myślą, że królestwo to jest tylko w sercach. To nie tylko tak. Owszem, królestwo ma panować w naszym życiu, ale to jest też rzeczywiste panowanie Boga. Księga Daniela 2:44 powiada tak, za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, ale samo ostoi się na wieki.
I Pan Jezus, kiedy wypędzał demony, powiedział, że jeśli ja palcem Bożym wypędzam demony, to już przyszło do was Królestwo Boże. W osobie i dziele Jezusa Chrystusa już przyszło Królestwo Boże i potencjalnie nikt na ziemi nie musi być zniewolony przez szatana. Potencjalnie każdy może przyjąć, jak dzisiaj brat nam nas zachęcał i wyraźnie nam mówił, brat Ryszard, przyjąć Ewangelię wyzwalającą, uświęcającą życie człowieka, przygotowującą w mocy Ducha Świętego i Słowa Bożego do zbawienia i wyzwalającą całkowicie pod władzę grzechu, śmierci i diabła. I w zasadzie to królestwo przyszło w wielkiej mocy i przez śmierć Chrystusa na krzyżu, jego zmartwychwstanie, diabeł ma wytrąconą broń z ręki. Dzisiaj praktycznie każdy może być wyzwolony i żyć życiem dla Królestwa Bożego. To nie znaczy, że diabeł nic nie robi. On krąży jako lew ryczący wokoło, ale jeśli trzymamy się Pana, nikt i nic nie odłączy nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Praktycznie możemy być więcej niż zwycięzcami, jak mówią inne przykłady, nieraz tak trafnie na podstawie listu do Rzymian, albo niektóre mówią, że odnosimy przeważające zwycięstwo przez tego, który nas umiłował. I to królestwo, mam dla was dobrą wieść, brat już czytał nam dzisiaj, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. A Księga Objawienia mówi, że jeśli będziemy tymi zwycięzcami, to będziemy kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będziemy przez 1000 lat. Objawienie 20, rozdział, werset 6. Zbawieni będą mieli udział w rządach królewskich Chrystusa. I dlatego warto zabiegać przede wszystkim o Królestwo Boże, ale też o Bożą sprawiedliwość. Jaka to jest sprawiedliwość? Wiemy dobrze wszyscy, nie trzeba tego powtarzać, że Bóg daje sprawiedliwość, usprawiedliwienie z wiary każdemu, kto wierzy w Jezusa. Wiemy o tym dobrze na podstawie 3 rozdziału listu do Rzymian. Bóg jest sprawiedliwy w ten sposób, bo nie pomija swojej świętej sprawiedliwości i nie zamiata grzechu pod dywan, ale Chrystusa obciążył jako ofiarę przebłagalną naszym grzechem i nas pojednał ze sobą, przyjmując Jego ofiarę i my możemy stawać się sprawiedliwi na zasadzie wiary w Chrystusa. Bóg nas poczytuje za sprawiedliwych przez naszą wiarę. Ale nie tylko to. Możemy zabiegać o sprawiedliwość, bo taką może większość z nas ma, też w naszym życiu. Na czym to może polegać? List do Tytusa wyjaśnia, 2 rozdział, werset 12, że ludzie zbawieni jak mają żyć? Czytamy 2 rozdział, 11 i 12 werset, że objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Mamy żyć sprawiedliwie na tym świecie. Gdybyśmy byli chciwi, drodzy, gdybyśmy nie zabiegali najpierw o Królestwo Boże, łatwo o niesprawiedliwość, prawda? Łatwo coś o zatajenie jakiegoś zarobku, łatwo o jakąś nieuczciwą transakcję, pójście na skrót, o jakąś łapówkę i tak dalej. A tymczasem list do Filipian, 1 rozdział, werset 11, właściwie od 10 możemy przeczytać, mówi, że mamy być czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. To nie o własnych siłach możemy być pełni owocu sprawiedliwości. To przez Jezusa Chrystusa. Jeśli trwamy w Nim, On nam daje siłę, żeby w tym świecie coraz bardziej napełnionym niesprawiedliwością i niegodziwością być sprawiedliwymi. I to oddaje chwałę Bogu. A więc zabiegajmy przede wszystkim o Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość. A tamte rzeczy będą nam dodane. Bóg się zatroszczy, pobłogosławi nas. I wiele dzieci Bożych tego doświadczyło. Po prostu doświadczają tego misjonarze, doświadczają tego ci, którzy udzielają się w służbie Bożej. Na przykład wyruszyła pewna siostra na teren na Śląsk jako taka, no, w służbie była Bożej, no i po prostu zabrakło środków do życia, modliła się i wkrótce okazuje się, że ktoś jej udzielił pomocy materialnej, nawet nie wie kto zaopatrzył ją. I takich sytuacji ja doświadczałem i wiele osób doświadcza, że po prostu wtedy, kiedy już wydaje się, że brakuje, Bóg zaopatruje. Bóg przychodzi z pomocą. I tutaj jest niebezpieczeństwo. Jeśli my postawimy dodane rzeczy na pierwszym miejscu, to
i będzie nam ciężko zdobyć to dodane, będzie nam uciekało to, a i Królestwa Bożego nie będziemy mieli, ani Jego sprawiedliwość. Więc stawiajmy Boże sprawy na pierwszym miejscu. Nie zamartwiajmy się o dzień jutrzejszy. Dzień jutrzejszy zatroszczy się sam o siebie. Ma swoje troski, każdy dzień ma swoje utrapienia. Nie zamartwiajmy się. Jeżeli mamy jakąś trudną sytuację, zawsze pamiętajmy, żeby wieczorem nie zamartwiać się tym. Jeżeli kładziemy się spać, idźmy ze spokojnym sumieniem, poczytajmy Słowo Boże, pomódlmy się, powierzmy Bogu. Nieraz staniemy na drugi dzień, przyjdzie rozwiązanie tego problemu, przyjdzie Boża pomoc i ufajmy w taką pomoc. Ja pamiętam po prostu, jak to w moim życiu nieraz było, że no po prostu nagle dzwoni siostra z jednej miejscowości, mówi: bracie Szymonie, wybacz, zarządziłam się, ale no przekaz ci wysłałam. I ten przekaz opiewał właśnie dokładnie na sumę, którą wcześniej wykorzystałem w służbie Bożej. Dokładnie, ani grosza więcej, ani mniej. Po prostu ufajmy Bogu, że On się o nas zatroszczy. I nie bądźmy jak ludzie małej wiary. Pamiętajmy, że to jest Bóg, który zasiada na tronie wszechświata. Dla Niego nie ma granic państwowych. Dla Niego nie ma granic między denominacjami, wyznaniami. On tylko patrzy, gdzie są prawdziwe dzieci Boże, które Mu ufają, które wyznają Go zgodnie z prawdziwą Ewangelią i chodzą w Duchu Świętym, chodzą zgodnie ze Słowem Bożym. I On się o nas zatroszczy. Przychodzą trudne czasy. Przyjdą jeszcze trudniejsze czasy. Na świecie prawdopodobnie będzie sztucznie wywoływany kryzys finansowy, żeby doprowadzić do scentralizowanej władzy Antychrysta. Bo wtedy pojawi się on jako wybawiciel ludzkości. Rzekomy, fałszywy. Ale nie martwmy się o to. Bóg się o nas zatroszczy. Będzie wielki ucisk? Będzie. Ale Bóg przeprowadzi swoje dzieci przez wszystko. Także powierzajmy się Jemu i oczekujmy Królestwa Bożego. Niech ta perspektywa wieczności, że przyjdzie Królestwo Boże i ostatecznie zdruzgocze wszelkie struktury zła i zaprowadzi wieczne błogosławieństwo, wieczne szczęście, niech ona nam nie ucieka w codziennej krzątaninie. Niech Bóg nam w tym dopomoże, abyśmy byli tacy, jak mówi Pan Jezus. Mieli to szczere oko, mieli to właściwe spojrzenie na wszystko. Nie gromadzili skarbów na ziemi, ale w niebie i służyli tylko jednemu Panu. Amen.